Proszę państwa, stoimy w tej chwili przy replice ręcznego karabinu maszynowego wzór 28 kaliber 7.92. Była to podstawowa broń maszynowa ręczny, ręczny karabin maszynowy polskiej piechoty i polskiej kawalerii w 1939 roku. Wykorzystywano ją zarówno bez podstawy, którą tu Państwo widzicie, jak i na podstawie dostrzelań przeciwlotniczych, była to broń niezawodna, sprawdzała się w walce. W zasadzie jedynym problemem. Który był dostrzegany i który na pewno był pewnym utrudnieniem, można powiedzieć, że zasadniczą wadą tej broni, to jest to, co w tej chwili trzymam w ręku i to, co jest zamontowane pod karabinem czyli pudełkowe magazynki na 20 pocisków. W czasie walki ten magazynek był szybko, szybko opróżniany, więc trzeba było dosyć często te magazynki zmieniać. W innych konstrukcjach, które później zaczęły dominować, w wręcz karabinach maszynowych, była możliwość podpięcia większych magazynków bębnowych, jak na przykład w niemieckiej w niemieckim broni MG. Na przykład można było podpiąć magazynek pudełkowy, można podpią było podpiąć taśmę. Tu takiej możliwości nie było i to była w zasadzie jedyna wada. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe cechy tej broni. Była to na ówczesne czasy bardzo dobra broń. Wywodziła się ona od amerykańskiego karabinu, ręcznego karabinu maszynowego Bar, który powstał już w okresie I wojny światowej i ciekawostka. Służył w Armii Amerykańskiej również w czasie II wojny światowej. Przez całą, przez całą II wojnę światową ta broń w Armii Amerykańskiej funkcjonowała, a również. Funkcjonuje w pewnych modyfikacjach w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj. Jednak myśmy nie kupili bezpośrednio od Amerykanów tej licencji. Licencję Tom otrzymaliśmy od Belgów, od zakładów FN. Nie, było to, nie była to prosta droga, dlatego że w zasadzie Belgowie też nie do końca mogli nam tej licencji udzielić. W były z, ty, były z tym różne zawirowania, jednak finalnie y, otrzymaliśmy tą licencję, karabin został y, w pewien sposób zmodyfikowany, w pewnym stopniu w polskiej armii w pol y, dzięki polskim y, technikom został on zmodyfikowany, do, do zostały wykonane małe modyfikacje i służył do września 1939 roku, a później y, również Zachowane egzemplarze służyły w jednostkach partyzanckich w czasie walk w druge, podczas II wojny światowej. Dziękuję.